Jeloda i chciał wygłosić kolejne expose na temat demonstracji antymaseczkowej. Już? Tak. Dzień dobry pan, tu jem Loda. Smaczny? Bardzo smaczny. O smaku? I powiem tak. Truskawkowym. Wiem. Tak. I powiem tak, że ten dzisiejszy strajk to nic nie przyniesie. Nie przyniesie. A dlaczego? Bo jeżeli trzeba nosić maski, to powiem trzeba, bo choroba ludzi nie wybiera. Nie wybiera i trzeba czym się chronić. No tak. Zachranić się. Tam przykład taki. Ja nie wiem, czy Rafał jest zdrowy. Jeżeli ja nie będę się chronić maską, tak. A on będzie bez maski. A ja zdrowy. To nie robili badania. On huknie, to wtedy nie wiadomo, ja się zarażam. I trzeba. Ja nie dałam testu zrobić sobie. Człowiek od człowieka się. Się i zarażyć może, tak. No tak. I. Patyczkiem. I powiem, że to. Tutaj o. Że chcą, żeby maseczki mieli, żeby wyglądało, to bardzo źle. Bardzo źle. Ja sam przemyślałem, ale nie chciałem. No tak, Krzysztof, ale tam mówić na demonstracji, na tym marszu, tak. Bo to był nie demonstracja, tylko marsz. Na marszu. I co? Powiem, że kobieta nauczycielka przemawiała. Tak szybko zadzwonił. I powiem, że później już po marszu policjanci natarli na ją, powalili na ziemię i tam zaczęło się krzyk i bójkę. Żeby policjanci chcieli tych demonstrantów, tych marszistów, jaka nazwę, które głupotę sieli sobie, oni mają co robić. Mówiłem i będę mówić w klatkę, siedzicie tych. Spójrzcie, jakie tu klatki fajne macie. Odwróćcie się. Takie piękne klateczki. Jak znajączki siedzicie w tych klateczkach. Że co, że w blokach ludzie mieszkają jak w klateczkach? Tak. Jak w klatkach. Kiedyś każda kobieta, każdy mężczyzna miał domek, miał ogródek, pocił sobie warzywa, owoce, miał, zebrał. Nie było głupoty iść na marsz, bo nie było kiedy. Bo myślał, że trzeba zagrabić, a trzeba sprzątnąć, a trzeba wywieźć śmiecie. Na wysypisko, i tak dalej. A teraz tylko siedzicie w klatkach. Nawet jak śnieg był, to nie możecie wziąć łopat śniegowy i odgarnąć koło swoich klatek? Możecie, ale nie chcecie. Macie lewe rączki. Dostaliście lewe rączki i więcej nic. Dlatego oglądają ciebie w internecie, Krzysiek. Wtedy człowiek nie oglądają, ale później to ja mówię, to śmieją się. Wyśmiewacie się i tak dalej. Że o, ale my siedzimy, trzeba policję na co strasz, niech posprząta koło swojego mieszkania. O, my farby rozleli, a on będzie skrobać. I straż będzie karać. Nie. Z nudu. Ja. A z czego? No tak. Za dużo czasu mają wolnego. To młodzież. Tak. Tak to by musieli... Młodzież, a młodzież nie umie przypilnować rodziców. Tych. Rodzice nie umieją przypilnować młodzież. No tak, odwrotnie. Kiedyś. Żeby ja tak. Żeby ja tak. Zrobił. Poszedł do. Gdzieś do jakiejś. Koło bramki osoby farbę wylał
A przyszła wiadomość do taty. Oj, skóra byłaby spisana. Skóra byłaby spisana. I to nie paskiem, ale naszelnikiem od konia. I? Podwójna białka miałeś. Nie siedmy? Specjalnie, jak tupła więcej, jak zobaczyła, zobaczyła. Nie siedmy chyba 5 albo 6 dni na dupę. Na tyłek. A teraz młodzież ustanowiła sobie ustawę, że tata, mama jest pod kopytkiem ich. Wczorajszy też jadłem winogronem. Co? Indyjskie jedzenie. Ja też jadłem. Co? Krzysztof. Dziecko powie. Tak? To mama musi wykonać. Jeżeli nie, to mama znajdzie się na Kopernika. Teraz tak jest. Kiedyś tak jest było. Paragraf na mamę, na tatę. Przyjeżdżają policjanci. Tak. Czego pobiłeś? Czego pobiłeś syna, córkę? A one cwane są. Zbierają się razem. Masz pieniądze? No piwko nie mam. Wiesz co zrób? Patrz. Pach, pach, pach. Ja ci lecko pobiję. Krew ci trochę z nosa spuszczę. Zajdź do domu, zacznij się kłócić. Mama ciebie szarpnie. Uderz, że uderzyłeś o biurko, że mama cię popchnęła. Idź na policję. Policja przyjedzie, mama zabierze. A nie, co mama da sobie. Tyle, ile będzie chciał. Przychodzi córka. Mama, chcesz nie siedzieć? A mama pyta się, za co? Ja mam siedzieć. No mnie pobiłeś. Zobacz, krew. Ja idę na policję. Mama, ile chcesz? Stówę, dwie, pięć? Sześć. Puch, 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 puch. Ciach. Tak nie ma. Synek do kieszeni. I idzie na piwko. Tak, ja widziałem nieraz takie rzeczy. Wasze wybryczki. Krzysztof, ale sam bez maski dzisiaj chodzisz. Bo zapomniałem nakładać. Ale to może lepiej ci się oddycha z kolei. No, powiem to tak. Może trochę lepiej. Tak? Ale dałeś maskę, ale zapomniałem nałożyć. Ale masz maskę. Mam w torbie. W torbie, no. A loda leży? No to nie w masce, nie dałoby rady. No. Loda. I powiem na zakończenie, że uważajcie, matkowie. Bo na was jest paragraf i to ostry. Ostry taki, nawet nie zmuszycie do szkoły, ani syna, ani córkę. I babcie też uważajcie, dziadkowie też nie zmuszycie do szkoły. Zawsze pójść córka, syn do szkoły pójdzie. Nie, to nie. A żeby krzyczeliście do szkoły, to one, wasze córki, synowie, mieli was w tyłku, w dupie. Krzyczcie, krzyczcie, a my będziemy co chcieli to robić. Tak, to jest taka prawda cała. Was policja na demonstracji aresztuje. Zadzwonisz do mnie, ratuj synie. A czego mama poszłaś? Mamy lapę drzeć? Jak zechce do szkoły pójść, to pójdę. Jak nie, to nie. Mnie nie zmusisz do tego. A że poszłaś, to policja zabrała. Siedź sobie w pokoiku, aż mnie puszczą. A jak nie, przeszli z konta na moje konto, pieniążki, ja poświadczę, że... 500 zł dla mnie. Że... Ja małoletni, że ja wyprawiłem tam po coś. Mama szła, a nie wiedziała i tak dalej. I ciebie wypuszczą. Tak, rodzice kochani, i reszta. Uważajcie na swoich pociechach. Pociecha to nie wszystko. Ale pociecha na stare lata was uczy. Was uczy, tak uczy. Tak usta zamykają dla was, że nie macie prawa. Zero macie do tego. Pewnie, że Wojtek mówił. I mówił, mnie ulica wychowała. Teraz młodzież wychowuje ulica.
Dalej. Młodzież wychowuje ulicę. O. Wychowuje ulicę. Że co chcą, to robią. Biją się, biją się. Namawiają się między sobie, przychodzą, rodzice odpowiadają. Tak. Dobra, to a jak nie, to muszą na dowód wzywać policję i tak dalej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, Krzysztof, za wypowiedź.